To wołanie obudzonych sumień zabrzmiało tak potężnie, iż otworzyło przestrzeń upragnionej wolności, która stała się i pozostaje nadal dla nas wielkim zadaniem i wyzwaniem na dzisiaj i na jutro. Czy jestem wolnym człowiekiem? Czy rozumiem, czym jest wolność? Ojciec święty Jan Paweł II mówił o niej wielokrotnie, nauczając, że każdy z nas musi ją stale zdobywać i tworzyć poprzez prawdę, gdyż nie można jej posiąść na zawsze. W tym roku hasłem Dnia Papieskiego jest Jan Paweł II, Papież Wolności. Szczególnie dla nas jest to ważne hasło. Gdyż to papieżowi Polakowi zawdzięczamy naszą wolność, odzyskaną ojczyznę. Papież był rędownikiem wolności, żeby społeczeństwa, jak mówił, odzyskały swoją podmiotowość, żeby mogły decydować o swoim losie. Dlatego stworzyliśmy specjalną edycję portalu czuwamy.org.pl, dedykowaną papieżowi wolności, gdzie można napisać opowiadanie wspólnie z Marcinem Wolskim. Wziąć udział w licznych konkursach, poznać mądrość papieskiego nauczania, czekać na jego wybór. Taki dzień jest tylko raz w roku, więc przyjdź do nas i wspólnie porozmawiajmy o wolności. Wejdź i bądźmy razem Czuwamy org.pl